To zgodnie z obietnicą z ostatniego filmu dotyczącego artykułu z Gazety Krakowskiej zapraszam do większej analizy artykułu z portalu informacyjnego Oko Press. No, a przedmiotem analizy będzie artykuł z Oko Press, link na dole w opisie, który dotyczy ustawy zdejmującej bariery. Jezu, ona ma taką jakąś dziwaczną nazwę. Czekajcie. Ustawa zdejmująca bariery administracyjne, która była głosowana chyba 27 stycznia jakoś tak po raz pierwszy, została przegłosowana, trafiła do Senatu. Senat ją, nie pamiętam, czy odrzucił w całości, czy wniósł jakieś tam poprawki, nieważne. Trafiła po raz kolejny pod obrady Sejmu. Sejm ją zatwierdził bez żadnych zmian, tak jak 27 stycznia tego roku i ustawa trafiła do prezydenta do podpisu. Ta ustawa zmienia przepisy, likwiduje te bariery administracyjne, przynajmniej że nie czytałem jej w ogóle, poza jednym fragmentem, który dotyczy zmian w ustawie o broni i amunicji, które zostały wprowadzone jakoś 5 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, a dotyczyły tego, że myśliwych zaczną obowiązywać cykliczne badania co 5 lat i termin pierwszego badania przypadał na czerwiec tego 2023 roku. I teraz tak, od początku. Abstrahuję kompletnie od, nie zajmuję się, tak, nie zajmujemy się w tym filmie myślistwem, łowiectwem jako takim, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy jest fajne, niefajne, czy oni robią dobrze, czy oni robią źle, nie, to jest tematem tego filmu. Zajmujemy się materiałem, a materiał jest, autorką jest pani Katarzyna Kojzar i artykuł nosi tytuł Zwolnienie myśliwych z badań przegłosowane to uderzenie w bezpieczeństwo Polek i Polaków. Przy czym to drugie to cytat. Lid. Panie prezydencie, czas na weto, pisze po piątkowym z 14 kwietnia głosowaniu posłanka Zielonych Małgorzata Tracz. Sejm przyjął ustawę, która miała zdejmować bariery administracyjne, a zwolniła myśliwych z obowiązku przechodzenia badań lekarskich i psychologicznych. I teraz tak, od razu przejdę do sedna. O co chodzi w całym tym artykule? Tu będziecie widzieli, tak, już widzieliście jeden fragment i ja wam będę wklejał wszystkie te fragmenty. Chętnie mogą sobie, przypominam, przeczytać ten artykuł jeszcze raz. Jeszcze raz link jest na dole. W całym tym artykule nie można znaleźć ani słowa o tym, że ustawa o znoszeniu tych barier administracyjnych i tak dalej zdejmuje z myśliwych obowiązek badań cyklicznych, regularnych co 5 lat, wprowadzony 5 lat temu. Osoba czytająca ten artykuł i nie mająca w ogóle pojęcia na temat strzelectwa, przepisów dotyczących posiadania broni palnej, sposobów wyrabiania pozwolenia, zostawania myśliwym, sportowcem, kolekcjonerem, tak? Może odnieść wrażenie i jestem niemal w 100% pewny, że odniesie takie wrażenie, że myśliwym zniesiono wszystkie badania. Podczas gdy nie jest to prawdą, bo myśliwy przy wyrabianiu pozwolenia na broń przechodzi takie same badania jak każdy inny. Zniesiono tylko te badania wprowadzone 5 lat temu, które miały być robione co 5 lat. Dlaczego uważam, że to jest niefajne wprowadzanie tych badań co 5 lat? Taka mała dygresja. Dlatego, że dzisiaj myśliwi, jutro sportowcy, pojutrze kolekcjonerzy, a potem wszyscy inni dookoła i za chwilę wszyscy dostaniemy tymi badaniami i będziemy się bez sensu badać co 5 lat. Tak? Zwłaszcza, że to jest motywowane czym tam, zresztą tu zobaczycie, a nie, dobra, to nie będę wybiegał do przodu, lecimy dalej. Przelecimy po prostu ten artykuł fragment po fragmencie. Myśliwy mogą ogłosić sukces w sensie ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która zwalnia ich z obowiązku, jak znajdę to link do tej ustawy tam wkleję, która zwalnia ich z obowiązku przechodzenia badań lekarskich i psychologicznych. Zobaczcie, ani słowa o tym, że chodzi o cykliczne badania co 5 lat, tylko po prostu zwalnia ich z badań. Zawarto w niej szereg poprawek do różnych ustaw, te nowele dotyczące m.in. gospodarki odpadami, wsparcia dla małych przedsiębiorców, działania przeciwdziałania alkoholizmowi czy postępowań administracyjnych. W artykule 11 zapisano zmiany do ustawy o broni i amunicji. Te przepisy, które szczegółowo określają, jak można uzyskać pozwolenie na broń. Ustalają również, kto powinien przechodzić obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne. Według dotychczasowych zapisów muszą robić to ci, którzy mają broń w celach ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, w celach łowieckich. Myśliwych wpisano na listę 2018 roku. I znowu
ani słowa o tym, że chodzi o badania okresowe, co 5 lat. Znowu jest mowa, że badania, i teraz postawcie się w sytuacji osoby, która w ogóle nie zna przepisów bojki, rozporządzenia i wszystkich innych przepisów. I co ona się z tego dowie? Z tego się dowie, że badania na broń, obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne, przechodzą tylko ochrona osobista, ochrona osób imienia i do niedawna myśliwi. Koniec. Taki jest przekaz. Przynajmniej tak wynika z tego akapitu. Dalej, kolejne. Myśliwi nie chcą badań. Ostateczny termin badań dla myśliwych upływa w czerwcu 2023. Informuje koalicja Niech Żyją. Środowisko łowieckie od początku się temu sprzeciwiało. Miłosz Kościelniak, marszał z Łowieckiego Instytutu Analiz Środowiskowych, wyliczał w rozmowie z Rzeczpospolitą, że przez obowiązek badań liczba myśliwych może spaść o 40%. I tu cytat. Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by podstawą odebrania pozwolenia na broń były tak powszechne choroby, jak na przykład cukrzyca. Tak, i to jest prawda, mówił. Nie udało się jednak wycofać z badań lekarskich w inny sposób, więc zostało podpięte to do postulatu pod zdejmowanie barier administracyjnych. W tej samej ustawie próbowano również przepchnąć zezwolenie na udział dzieci w polowaniach. Punkt został jednak wykreślony w toku prac Komisji Sejmowej do spraw deregulacji. Nie odnoszę się do tego udziału dzieci w polowaniach, bo to nie jest tematem. Zobaczcie, znowu ani słowa o tym, że to są badania cykliczne. Tak? Jest tylko wypowiedź pana Kościelniaka, marszała z Łowieckiego Instytutu Analiz Środowiskowych, który mówi o tym, że jeżeli byłyby badania, to 40% myśliwych straciłoby pozwolenie. Z uwagi na choćby cukrzycę. I znowu przeciętny Kowalski może odnieść wrażenie takie, że te 40% nie przeszło żadnych badań. A tymczasem przeszło, robiąc pozwolenie na broń. Tak? Bo tak tego wymagają przepisy. Przechodzisz badania i okej, nie ma żadnych badań okresowych, poza tym, że masz pozwolenie do ochrony osób imienia, czy do ochrony osobistej. Tak? Z drugiej strony, kierowcy też nie przechodzą okresowych badań, nie mówię o zawodowych, tak? Ale amatorzy, kierowcy nie przechodzą żadnych badań, a jeżdżą ludzie po 70 parę, 80 parę i nawet pod 90 lat. Sam znam takie osoby, gdyż na przykład należy do nich mój tata, który jest w świetnej kondycji fizycznej, jeździ tylko 5 km na działkę i tyle. Dalej już nie jeździ, bo sam powiedział, że to jest nie dla niego. Więc takie osoby też badań nie przechodzą, a umówmy się, że posiadaczy prawa jazdy w tym kraju jest troszeczkę więcej niż posiadaczy pozwolenia na broń, więc posiadacze prawa jazdy mogą potencjalnie powodować większe zagrożenie niż posiadacze pozwolenia na broń. Porównajmy sobie liczbę zabitych w wypadkach samochodowych i liczbę ofiar wypadków z bronią. Nie mówię o zabójstwach. 130 tysięcy myśliwych. O, tu będzie grubo. Myśliwi chcą być jedyną grupą uprzywilejowaną, wyłączoną spośród tego obowiązku, co stanowi nie tylko dyskryminację innych grup użytkowników broni palnej, ale stanowi również ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, piszą aktywiści z Niech Żyją. I aktywiści z Niech Żyją piszą, dlatego że po raz kolejny powtarzam, że chodzi, tylko nie wiem właśnie, czy oni nie wiedzą, o czym piszą, czy wiedzą, o czym piszą, czy może ktoś ich wprowadził w błąd. Bo jak wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem broni, wiemy, że wszyscy, którzy chcą mieć pozwolenie na broń, niezależnie od kategorii, od typu tego pozwolenia, tak, sportowy, łowiecki, kolekcjonerski i tak dalej, muszą przejść badania, więc myśliwi nadal będą je przechodzić, tylko to jest cały czas mowa o zniesieniu obowiązku badań cyklicznych co 5 lat. A aktywiści z Niech Żyją piszą o tym, że zniesiono myśliwym badania i to dyskryminuje inne grupy posiadaczy broni. No więc ja bardzo chcę, żeby dalej mnie tak dyskryminowano, bo ja nie chcę się badać co 5 lat i co 5 lat wyskakiwać z 500 i iść robić badania, tak? Tak, każdy powinien robić badania okresowe, zwykłe, takie zdrowotne dla siebie, żeby wiedzieć, czy mu się coś tam nie zaczyna, ale przymuszanie do takich badań, no nie wiem. Jeszcze ewentualnie mógłbym podyskutować, że od jakiegoś wieku, tak? Nie wiem, kończysz tam 75 lat, masz pozwolenie na broń, to musisz co 3 lata zrobić sobie badania. Okej. Dobra, jesteś człowiekiem troszeczkę starszym, kondycja już nie ta, no może faktycznie powinieneś, tak? Ale jeżeli dyskryminacja ma polegać na tym, że myśliwi nie będą się musieli badać co 5 lat, to drodzy aktywiści z Niech Żyją, ja bardzo chcę, żeby mnie tak dyskryminowano nadal.
I ci aktywiści podkreślają jednocześnie, że myśliwi są największą w kraju grupą cywilnych użytkowników broni. Do Polskiego Związku Łowieckiego należy prawie 130 tysięcy osób. I to akurat jest prawda. W ich rękach znajduje się blisko 70% całej broni palnej zarejestrowanej w Polsce, czyli około 300 tysięcy jednostek. Wylicza koalicja Niech Żyją. No więc droga koalicjo, Niech Żyją. Otóż nieprawda. Dlatego, że na koniec 2022 roku w Polsce było zarejestrowane ponad 800 tysięcy sztuk broni palnej, nie jednostek, i 300 tysięcy sztuk z tego to stanowi 40%, a nie 70%. Macie stare dane, moi drodzy, sprzed lat 5 chyba, tak? To już dawno się zmieniło i niestety dla Was jest to nieprawda. Jednocześnie wśród myśliwych jest wiele osób starszych, średnio wieku członków PZŁ wynosi 52 lata. Jak się pewnie zorientowaliście po filmie Oskarze, ja mam właśnie tyle. Czyli jestem osobą starszą. Brawo ja. Oznacza to, że od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat osoby te nie przeszły żadnych badań lekarskich warunkujących posiadanie broni. No oczywiście, że nie przeszły. Tak samo jak nie przeszły to osoby od kilkunastu albo i kilkudziesięciu lat posiadające inne typy pozwolenia, poza pozwoleniem do ochrony osobistej, które to osoby przechodzić takie badania regularnie co 5 lat muszą. Biorąc pod uwagę fakt, że w procesie starzenia pogorszeniu ulega ogólny stan zdrowia, słabnie wzrok, kondycja psychofizyczna, mogą się zacząć rozwijać nałogi. Wszyscy starsi myśliwi, którzy w ciągu ostatnich 5 lat takich badań nie przechodzili, powinni się im poddać w najkrótszym możliwym czasie. Pozwoliłoby to na identyfikację i wyeliminowanie z grona czynnych myśliwych osób faktycznie niezdolnych do posługiwania się bronią palną, a tym samym znacznie ograniczyło liczbę przypadkowych ofiar polowań w przyszłości, komentują aktywiści. No więc, drodzy aktywiści, może zacznijmy od tego, że żeby mówić o zmniejszeniu, ograniczeniu liczby przypadkowych ofiar polowań, może trzeba by zastanowić się, po pierwsze, ile było tych przypadkowych ofiar w 2022 roku chociażby i ile z tych przypadkowych ofiar odniosło takie czy inne obrażenia, czy straciło życie, bo zostały postrzelone przez myśliwego starszego, którego stan zdrowia nie pozwalałby mu na, znaczy nie predestynowałby go do posiadania broni. Wtedy możemy mówić o zasadności tego, co wy tu piszecie, bo na razie to jest gdybanie, to jest jakieś opowiadanie głodnych kawałków, że jak jesteś starszy, ty masz 60 lat, to nagle co? Masz stracić prawo do posiadania broni, czy chodzić na obowiązkowe badania, tak? Przypominam, Maciek, 57 lat i kurna nie jednego młodego na 16 złotych zagieł, tak? Za 3 lata gościu będzie miał szóstkę z przodu. Więc kurna, o czym my rozmawiamy. A jednocześnie aktywistom nie przeszkadza to, że osoby w podobnym wieku albo jeszcze starsze jeżdżą samochodami. Tak? Jakieś... Trochę mi się to nie kleje, muszę powiedzieć. Także z jednej strony fajnie, że starsze osoby jeżdżą samochodem, ale z drugiej strony nie fajnie, że 60-letni myśliwy bez badań strzela sobie w lesie. No, no mówię, porównajmy sobie, nawet jakoś procentowo można by to wyliczyć. No. Ale żeby w ogóle zacząć rozmawiać o konkretach, to wypadałoby powiedzieć. W 2022 roku było przypadkowych ofiar użycia broni myśliwskiej było tyle. Z tego tyle było rannych, tyle było zabitych. Po przebadaniu przez prokuraturę sprawy, przy badaniach lekarskich na osobach, które były podejrzewane o to postrzelenie, czy spowodowanie tam uszczerbku na zdrowiu, czy pozbawienie życia, wyszło, że taki procent miało tyle lat, taki procent miało tyle lat, taki procent miało tyle lat. Tylu było chorych na cukrzycę, tylu było w 100% zdrowych, tylu miało problemy ze wzrokiem, bo nie widziało z 5 metrów i tak dalej, i tak dalej. Wtedy to jest podstawa do rzetelnej rozmowy, a nie pisanie kurde głodnych kawałków, że no właśnie ograniczy. Ale w jakim stopniu ograniczy? Macie jakieś badania na to, jakieś statystyki, cokolwiek, co podparłoby wasze zdanie, no bo na razie to wygląda raczej, powiedziałbym, dosyć słabo. No takie banały, że jak się starzejesz, to słabnie wzrok, pogarsza się stan zdrowia. No z tym stanem zdrowia to wcale niekoniecznie. Wzrok można sobie poprawić, się nosi okulary, tak? Ja sam noszę okulary. Zresztą, żeby było zabawniej, to na starość w większości przypadków
odsuwasz gazetę od siebie i wystawiasz ją za okno do czytania, więc tracisz zdolność bliskiego widzenia. Masz nadwzroczność, czyli dobrze widzisz na większą odległość, a nie z bliska. A na polowaniu raczej się strzela na minimum kilkanaście metrów. I dalej. Badania myśliwych już nie obowiązują. Pytanie. Ustawa zdejmująca bariery administracyjne, a więc i zwalniająca myśliwych z obowiązku badań została przyjęta przez Sejm w styczniu 27 chyba. Trafiała do Senatu, który zdecydował o jej odrzuceniu w całości. Regulacje dotyczące myśliwych były tutaj jednym z ważniejszych argumentów. Nie wiem, czy to był jeden z ważniejszych argumentów, czy nie. Nie będę z tym dyskutował, bo po prostu nie sprawdzałem. Ale warto byłoby sprawdzić. Przeciwnicy ustawy podkreślali jednocześnie, że dotyczy ona zbyt wielu dziedzin i powoduje chaos. Być może nie sama ta ustawa w całości jest tematem tego filmu. Na piątkowym posiedzeniu Sejmu 14 kwietnia posłowie i posłanki głosowali nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu odrzucającej ustawę. Za było 234 posłów i posłanek. Z tego 223 członków i członkiem PiS. Za. Także był Korwin-Mikke, trójka posłów od Kukiza oraz Mirosław Maliszewski i Diana, czyli polująca kobieta, Urszula Pasławska z PSL. 200 posłów i posłanek było przeciw, wstrzymało się 11 osób. Koalicja Niech Żyją jeszcze przed głosowaniem opublikowała stanowisko, w którym domaga się utrzymania obowiązkowych badań dla myśliwych, ale nie macie się czego domagać, bo one są utrzymane. Tak? Chodzi cały czas o badania okresowe i zobaczcie w tym tekście w ogóle, w całym tekście, bo to już jest końcówka tekstu, zostało jeszcze trzy zdania, tak? Oprócz tamtego oświadczenia, końcówki. Nigdzie nie pada sformułowanie badania okresowe. Wszędzie jest badania myśliwych. Czyli znowu odbiór Kowalskiego jest taki, że po lasach będzie biegać horda uzbrojonych ludzi, których nikt nie przebadał, co jest oczywistą bzdurą. I teraz, to warunek konieczny, aby zapobiec kolejnym tragicznym wypadkom z użyciem broni myśliwskiej. Konstytucja wprost nakazuje, że Rzeczpospolita ma zapewnić bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę środowiska. Dobro publiczne powinno być dla wszystkich najwyższym priorytetem. Nie chcemy Rzeczpospolitej myśliwskiej. No więc jak się już pisze takie rzeczy, że to jest konieczny warunek, żeby zapobiegać kolejnym wypadkom, to wypadałoby mieć jakieś statystyki. Ile było tych wypadków w 2022 roku? Ile było postrzeleń, zranień? Ile było wypadków śmiertelnych? Kto te wypadki spowodował, w jakim byli wieku, w jakim byli stanie psychofizycznym, kondycji zdrowotnej i tak dalej, oraz co było przyczyną tego wypadku, bo nieostrożne obchodzenie się z bronią, nieprzestrzeganie zasad BLOS-u, strzelenie do nierozpoznanego celu, nie musi absolutnie wynikać z wieku czy z kondycji psychofizycznej, tak? Może wynikać po prostu z zaniedbania procedur, które jest karygodne i absolutnie nie powinno się zdarzać, nie ma prawa wręcz się zdarzać. Przecież się zdarza jak każdy wypadek, ale nie musi być to powiązane w żaden sposób z wiekiem, tak? Można jeszcze dodać do tego badania na trzeźwość osób, które tam spowodowały, bo przynajmniej jeden przypadek był taki, że tam ktoś był na fleku, jak strzelił do kogoś i pomylił go z jakimś zwierzakiem. Ale żeby ci aktywiści byli wiarygodni, no to musieliby takie jakieś zestawienie opublikować, bo na razie to pisanie o tym, że to jest warunek konieczny, aby zapobiec. No, ale na podstawie czego to stwierdzacie? Fusów z kawy, wnętrzności z kruka rozsypanych na rozstaju dróg, księżycową noc o 12:15? No serio? To jest jaj, no. Demagogia czystej wody. Wynik głosowania skomentowała na Twitterze posłanka Zielonych Małgorzata Tracz. To bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo Polek i Polaków, którzy codziennie spacerują po lasach, łąkach i polach. Panie prezydencie, czas na weto. Tu chodzi o bezpieczeństwo. No więc jak pani taka posłanka tak bardzo przejmuje się bezpieczeństwem Polek i Polaków, no to może trzeba by prowadzić okresowe badania myśli kierowców, tak? Nie, żebym komuś podpowiadał, ale samochodów jeździ po ulicach więcej, więcej osób posiada prawo jazdy i więcej osób codziennie porusza się w bezpośredniej bliskości pojazdów. Jakbyśmy porównali liczbę osób poruszających się codziennie w bezpośredniej bliskości pojazdów, to jest w ogóle jakaś absurdalnie większa od liczby osób, które codziennie poruszają się w lasach, gdzie ktoś chodzi z bronią i poluje, tak? Ja wiem, że każda śmierć czy zranienie jest na polowaniu i nie tylko jest tragiczne dla wszystkich uczestników tego zdarzenia,
niezależnie po której stronie wylotu lufy się znajdowali, ale no na Boga, no trzeba mieć jakieś coś na podparcie tego, a nie pisać jakieś takie górnolotne sformułowania, takie tak populistyczne, że to jest zagrożone bezpieczeństwo Polek i Polaków. No a jak będą się wszyscy badać, to co, to nie będzie zagrożone, to nie będzie się pani bała? Przecież gościu się badał 5 lat temu. Porozmawiajcie sobie z dowolnym psychologiem, który powie wam, że jest w stanie ocenić kondycję psychofizyczną gościa tu i teraz. Bo psycholog nie może wziąć odpowiedzialności za to, co będzie za 2 dni. A za 2 dni, nie daj Bóg, nie życzę tego nikomu, ale przepadał się gościu i za 2 dni właśnie na przykład nawalony kierowca rozjechał jego żonę i dziecko. I chcecie, ktoś mi będzie chciał powiedzieć, że kondycja psychiczna tego gościa jest taka sama, jak była 2 dni wcześniej i nic mu nie odbije, co z tego, że on był przebadany 2 dni temu. No to trzeba by się badać codziennie na dobrą sprawę i to wszyscy, tak? Politycy, od których wbrew pozorom bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o życie Polek i Polaków, kierowcy, maszyniści, piloci samolotów, posiadacze, bo wszyscy się powinni badać, którzy mają kontakt z inną osobą, no. Zaraz dojdziemy do absurdu, dlatego mi się nie podobają te badania dla myśliwych, tak jak mówiłem na początku, dziś myśliwi, jutro sport, pojutrze kolekcja, za chwilę wszyscy. Urawni łowka i bach, będą badanka, tak? Nie, żebym się bał w jakikolwiek sposób tych badań, ale po co mam wywalać 500 zł na jakieś badania tylko po to, żeby ktoś, nie wiem, lepiej się poczuł od tego, tak? I poczuł się spełniony, że zrobił tyle dla bezpieczeństwa kraju. No a jak mówię, zrobimy sobie proste zestawienie tych nieszczęsnych wypadków na polowaniach i nie wiem, wypadków na budowie. Tak? I zaraz się okaże. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy budowlańcy, którzy chodzą po rusztowaniach, przechodzą co 5 lat badania okresowe? Wszyscy na przykład. Uważam, że to jest jakieś lekkie dążenie do absurdu, zwłaszcza przy takiej argumentacji pozbawionej jakichkolwiek podstaw. Jakieś oparte na jakimś czyimś przekonaniu, nie wiem, tak? No bo nie widziałem tam żadnych liczb, żadnych argumentów za. Widziałem po prostu artykuł, którego autorka albo nie wiedziała w ogóle, o co chodzi w tym wszystkim, albo wiedziała, albo została wprowadzona w błąd. Innej możliwości nie ma. Natomiast nie zmienia to w niczym faktu, że artykuł absolutnie nie mówi nawet słowem o tym, że chodzi o badania okresowe i wytwarza u odbiorcy przekonanie, że myśliwi w ogóle nie będą badani. Możecie, każdy z was może zrobić prosty eksperyment. Dajcie do przeczytania ten artykuł komuś ze znajomych, którzy nie mają żadnego pojęcia o broni palnej w Polsce. Każcie mu to przeczytać i zadajcie mu pytanie, o czym była mowa w tym artykule i jak będą teraz wyglądali myśliwi. I będziecie mieli łatwą, prostą odpowiedź, jak wam jeden z drugim powie, że będzie teraz biegać stado nieprzebadanych gości z karabinami po lasach. Bo niestety taki jest wydźwięk tego artykułu, co jest oczywiście żywą nieprawdą, bo badania zostały utrzymane takie same jak dla wszystkich innych, a podkreślę to po raz kolejny, zniesiono tylko badania okresowe. Dobra, dosyć gadania o artykule z OKO.press. Czas zacząć weekend, pojechać na strzelnicę, bawić się dobrze i bezpiecznie, podziurawić trochę papieru. Życzę wam miłego weekendu, miłej zabawy. Proszę was, tam na dole, tak. I widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że już broniowo sprzętowym. Teraz po weekendzie.